Cześć, Luka. Chciałaś Rafała? Szanowni Państwo, otwieramy zgromadzenie. Chciałaś informacji technicznych. Przede wszystkim przestrzegamy prawa. Stosujemy się do poleceń funkcjonariuszy. Staramy się pomieścić na tym placu. Nie tamujemy ruchu. Wszyscy gromadzą się tutaj na tym placu. Ale dzisiaj informacja też najważniejsza dla wszystkich Państwa. Mamy w Warszawie żałobę, więc postarajmy się wszyscy dziś, mimo że części z nas złość się kotłuje. Ja to rozumiem. Ale dziś postarajmy się z godnością zaprotestować. Nie gwiszmy, nie buczmy, nie krzyczmy. Tonujmy nastroje. Dziś nie pora. O to proszę przede wszystkim. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą w moim imieniu Adam i Max. I oni będą z Państwem do godziny 19. I o tej godzinie 19 z minutami ewentualnie zakończymy spotkanie. Oddaję głos Adamowi i Maxowi. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się na proteście przeciwko propagandzie nienawiści. Jesteśmy dziś przed siedzibą programów informacyjnych telewizji publicznej, bo wszystkich nas poruszył poniedziałkowy materiał głównego wydania wiadomości. Tak jak zwykle, bezmiennie od 3 lat. Niestety. I w nas wszystkich przelało to pewną czarę goryczy. Przyszliśmy tu, by odwołać się do sumień i honoru tych, którzy wyemitowali ten materiał, ale także tych, którzy zarządzają telewizją publiczną. Macie okazję dziś po raz pierwszy od 3 lat przeprosić i pokazać, że te dwa słowa mają dla Was znaczenie. I w ostatnim czasie zrezygnował prezes. Ale nie ten prezes, który powinien zrezygnować. I do tego prezesa właśnie apelujemy, by wrócił. Panie Jerzy Owsiaku, wróć. A do drugiego prezesa, który jest odpowiedzialny za ten materiał, apelujemy, odejdź. Spotykamy się nie tylko w miejscu szczególnym, ale także w momencie bardzo szczególnym. W niedzielę na Gdańskim Targu Węglowym podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika. Zmarł następnego dnia w szpitalu. Miał 53 lata. Prezydent pozostawił na tym świecie swoją żonę i dwie córki. I dziś zgromadziliśmy się po to, żeby godnie uczcić pamięć prezydenta Adamowicza, który także padł ofiarą nienawiści. Nienawiści, którą próbował przez całe życie zwalczać, robiąc cały czas swoje i przekonując, że miłość ma wszystkich połączyć. Dlatego prosiłbym wszystkich na początku o minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że jesteście tutaj dzisiaj. Dziękuję za tą chwilę ciszy. Apeluję, tak jak pozostali organizatorowie, o to, żebyśmy dzisiaj zachowywali się spokojnie, żebyśmy nie podnosili churalnych okrzyków. I chciałbym podkreślić, że to nasze milczenie, także ta minuta ciszy jest dla Pawła Adamowicza. Nikt inny nas nie uciszy. I zanim oddamy głos osobom przemawiającym, w kontekście dzisiejszego protestu chciałbym, żeby
wybrzmiały słowa pana prezydenta Adamowicza, które w kontekście dzisiejszego protestu powinny być dla nas wszystkich pewnym drogowskazem i dla nas wszystkich powinny być pouczające. Pierwszy cytat. Czasem człowiek zmienia poglądy. Moje, kiedyś bardzo konserwatywne, także się zmieniają. Ale niezależnie, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, a może socjalistami, powinniśmy pamiętać o szacunku dla drugiego człowieka i prawie do wyrażenia swoich poglądów i przekonań. Stwierdził prezydent Adamowicz, zapowiadając swój udział w Marszu Równości. Drugi cytat, już podczas Marszu Równości. Jak słyszycie, że ktoś jest zboczony, że ktoś jest zepsuty, to powiem tak. Ten jest zboczony, który sieje nienawiść. Ten jest zepsuty, który odnosi się do drugiego człowieka z wrogością. Trzyma rękę wyciągniętą w nienawiści. Chce rzucić kamieniem, chce potraktować go pałką. Ten, który mówi złe słowa, złą energię wysyła do drugiego człowieka. Ten jest, przepraszam, zboczony. I te słowa chcielibyśmy adresować do wszystkich tych, którzy dzisiaj sieją mowę nienawiści. Przyszliśmy dzisiaj tutaj, bo przeszkadza nam to, jak wygląda język debaty publicznej. To, jak wyglądają media, w pobliżu których się tutaj zebraliśmy dzisiaj. I pierwszą część zgromadzenia poświęciliśmy osobom, które ucierpiały z powodu mowy nienawiści, która często przerodziła się w przemoc. Pierwszą przemawiającą osobą będzie Magda, którą na pewno większość Was kojarzy z demonstracji w obronie Konstytucji, ale także niestety z tego, jak atakowano ją w telewizji publicznej. Magdo, proszę o głos. Ja nie powiem składnie nic prawdopodobnie dzisiaj, bo jest mi bardzo ciężko po tych ostatnich wydarzeniach ułożyć sobie myśli. Więc będzie mi trudno. Nie oglądam telewizji publicznej, nie słucham radia publicznego, więc w zasadzie nie powinnam tu stać, dlatego że nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast jestem tutaj dlatego, że wymierzony mi został policzek. Te dwa tygodnie po tym dniu były jakimś koszmarem. Mnóstwo informacji, które dostawałam przez Messengera, SMS-ami, na PRIS, na różnych portalach okazujące się informacje na mój temat, w gazetach, dzwoniący dziennikarze do mnie. To faktycznie było trudne. Ja się po jakimś czasie szybko zamknęłam w sobie, próbowałam uciec, żeby uniknąć jakiegoś takiego wewnętrznego zdruzgotania. Nie jest łatwe zniesienie takiego hejtu, bo w momencie, kiedy prawicowy portal podaje mój prywatny adres, to ja się zaczynam czuć zagrożona. Ale ja mam chyba mocną konstrukcję, więc udało mi się, przetrwałam to. Natomiast ja bym o czym innym chciała powiedzieć. Bo jak tutaj tak stałam i sobie myślałam, przypominałam ten dzień tego policzka, jeden z dziennikarzy zapytał mnie, co ja czuję do tej pani, która mnie uderzyła. Ja jestem mu bardzo wdzięczna za to, że mi zadał takie pytanie, dlatego że ono pozwoliło mi w jakiś sposób sprecyzować te moje uczucia. Ja wtedy powiedziałam, że jej współczuję. I ja to dzisiaj w dalszym ciągu podtrzymuję. I ja tej kobiecie współczuję. To jest biedna kobieta zmanipulowana. Potem się ukazał, zadzwoniła do mnie, po tym kiedy powiedziałam, że jej współczuję, zadzwoniła do mnie dziennikarka z polityki. I zaczęła rozmowę od tego, że właśnie mówi, no, zadzwoniłam, bo przeczytałam, że pani współczuje, chciałam się dowiedzieć, jak to jest. I myśmy rozmawiały bardzo długo, ale nie o niej, nie o mnie, znaczy nie o tej policzkującej kobiecie, nie o mnie, tylko o tym, co jest dookoła, o tym, co było przedtem, o rodzinie. Ja przeczytałam potem ten wywiad i okazało się, że ta kobieta, która mnie spoliczkowała, jest bardzo do mnie podobna. Mamy takie same korzenie. Podobne zainteresowania, podobne pamiątki w rodzinie, podobne priorytety, coś dla nas jest ważne, otaczamy się rzeczami, które uważamy za istotne, tylko po prostu gdzieś te drogi się rozeszły, na nią kto inny wpłynął, na mnie wpłynął kto inny. I to, że ona się tak zachowała,
to, że wyzwoliła się w niej energia do tego, żeby mnie uderzyć w twarz, to było to, co idzie z zewnątrz, te głosy z zewnątrz. I nieważne, czy człowiek jest chory psychicznie, czy człowiek jest zdrowy psychicznie. Słyszy głosy z zewnątrz. Te głosy pracują, wnikają w jego mózg i produkują jad. I potem są takie zachowania. I ja nie wiem, czy tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, tych, którzy najbardziej nienawidzą i są w stanie się jak najdalej posunąć, jesteśmy w stanie uratować. Nie wiem. Ale zależy mi na nas. Zależy mi przede wszystkim na nas, żebyśmy się nie dali wprowadzić w ten wir, w ten krąg nienawiści. Bo nienawiść nie tylko zabija tego, w którego wymierzamy cios, nieważne czy jego psychikę, uczucia, czy fizycznie, ale nienawiść zabija również nas. Bo ten jad, który jest w środku, powoli, powoli zatruwa nas. I jeżeli sobie popatrzymy na przykład na twarze osób, o których wiemy, że nienawidzą, o których wiemy, że darzą innych pogardą, to widzimy te uczucia na ich twarzy. I ja nie będę tu podawała nazwisk, ale wszyscy chyba teraz myślimy o tej samej posłance, która mogłaby być naprawdę piękną kobietą, ale ta nienawiść zmieniła jej rysy. I ta twarz nie jest piękna. Ona jest okropna właśnie przez tą nienawiść, która na niej jest. Więc ja mam do was prośbę, żebyśmy nie dali się to wciągnąć, żebyśmy dalej byli uśmiechnięci, żebyśmy nie strzelali, jak powiedział Jurek Focha, bo to nam się będzie malowało na twarzy i w sercach. I tu wykorzystam jeszcze moment, że jestem i mogę do was powiedzieć. Szanujmy siebie nawzajem. Jeżeli mamy do siebie pretensje, to jest bardzo ludzkie, ale załatwmy je z boku, między sobą. Nie próbujmy rozgrywać wojenek i walk między sobą na forach, na portalach, bo to nie jest ta droga. Jakikolwiek wpis powoduje komentarze i te komentarze się później nakręcają. Każdy chce coraz mocniej napisać i robi się między nami coraz gorzej. Nie bądźmy tacy jak oni. Uzdrówmy Polskę naszym pozytywnym nastawieniem do jutra. Tylko tak możemy coś zrobić. I to chyba wszystko. Brawo. To jest straszne, że w dzisiejszych czasach nawet po przemocy wobec kobiety znajdą się ludzie, którzy tą przemoc będą usprawiedliwiali. Kolejną osobą, którą zapowiem, jest Maciej Bajkowski. Człowiek, który, jeżeli działacie na opozycji, wiecie, jak dobrym jest człowiekiem, jak pomocnym jest człowiekiem. Maciej został także napadnięty i ucierpiał o wiele bardziej, gdyż napastnik wybił mu zęby. Na szczęście w tej historii jest też druga strona medalu. Są też dobrzy ludzie, którzy bardzo szybko zareagowali i pomogli mu finansowo, wsparli go także moralnie. Zapraszam Ciebie, Maciej. Witajcie. Moi drodzy, ta nienawiść nie objawiła się nagle. Ta nienawiść narasta od czasu, kiedy w polityce pojawili się bracia Kaczyńscy. W 2004 roku zwolennicy Kaczyńskich straszyli mnie prokuratorem, kiedy pisałem, że Kaczyńscy stąpają ślad w ślad tropami Hitlera. To pomalutku staje się faktem dokonanym. Faszyzm to nie są ci ludzie, którzy po ulicach biegają z bejsbolami. To nie są ci ludzie, którzy tam krzyczą, biją i tak dalej. Faszyzm to jest władza, która daje jawne sygnały, że takie zachowania są popierane, pochwalane przez władzę. Faszyzm to jest władza, która mówi, że winny jest ten, który został napadnięty, pobity, zabity, a nie ten, który napadł. Władza, która znajdzie usprawiedliwienie dla napastnika i znajdzie zarzut dla ofiary.
Ale nie możemy się dać zastraszyć, bo celem takich działań jest zastraszenie społeczeństwa. Zastraszone społeczeństwo nie będzie protestować. W czasach bitwy o Anglię Niemcy zarzucali Londyn bombami. Wysyłali rakiety V1, potem V2. Anglicy sprzątali gruzy i spokojnie szli do pracy, wiedząc, że terroryzmowi nie można się poddać. Od czasu, kiedy wyszedłem na ulicę 10 marca 16 roku, przeżyłem szereg napadów powodowanych właśnie mową nienawiści i przyzwoleniem ze strony władz. W kwietniu 16 roku na pikietę pod KPRM-em napadł człowiek uzbrojony w nóż i kastet, rujnował wystrój pikiety. Został złapany na posterunku, kiedy tam składałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dalszy, że nazywa się Jarosław Wspaniały, że on nas wszystkich wykończy. 10 kwietnia 17 roku na legalnie zgłoszonej manifestacji w ostatnim momencie przed wystąpieniem Kaczyńskiego odwołany został kordon policyjny i w momencie, kiedy zacząłem krzyczeć, że Kaczyński jest kłamcą, zobaczyłem, jak rusza na mnie las birmamski. Tłum uzbrojony w drzewca od flag ruszył w ilości kilkuset osób. Te drzewca od flag się na mnie łamały. W przeddzień Czarnego Marszu dwójka zamaskowanych napastników napada na pikietę, kradnie banery. Dostaje całe opakowanie gazu pieprzowego prosto w twarz. I wreszcie w czerwcu tamtego roku napada na mnie bandyta, który wybija mi zęby, okrada. Mimo to, moi drodzy, stoję tutaj i będę stał tak długo, aż przywrócimy w Polsce normalność, aż przywrócimy pokój i porządek publiczny. Nie można się poddać terrorowi. Nie możemy się oczywiście rzucić do walki z tymi ludźmi, którzy na ulicach puszczuci przez rządowe media, rządową propagandę próbują robić nam krzywdę. To nie jest ta droga. My musimy wymusić na tej władzy dostosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych albo wymusić na niej odejście. Innej drogi nie ma. Żądam odwołania zarządu telewizji i oddania przynajmniej jednego programu telewizyjnego, telewizji publicznej w ręce opozycji. Brawo! Szanowni Państwo, ja tylko się odniosę do wypowiedzi pana Macieja, bo ja rozumiem duże emocje i trudną historię, ale nas wszystkich dzisiaj łączy walka z mową nienawiści i chciałbym, żebyśmy wszyscy dziś, ale także w przyszłości się jej wystrzegali. I w kontekście tej wypowiedzi chciałbym prosić o zabranie głosu pana profesora Hartmana. Panie profesorze, zapraszam. Szanowni i drodzy Państwo, bardzo czuję się zbudowany tym, że widzę przed sobą tak wiele osób, wiele set, a może nawet ponad 1000. Myślę, że wielu tu obecnych pamięta PRL i pamięta telewizję PRL-owską i rozumie, że ta telewizja, którą mamy dzisiaj, niewiele się od tamtej różni. To jest jakieś przerażające, zadziwiające déjà vu. Niemniej jednak to, co wydarzyło się ostatnio, przelało czarę goryczy i uruchomiło nas do tego, żebyśmy zażądali od rządzących Polską, a właściwie od jednego człowieka, od którego to wszystko zależy, a więc od prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, aby skoro już rządzi mediami publicznymi, skoro uczynił media publiczne tubą partii i rządu, to zechciał wymienić tego skompromitowanego prezesa Jacka Kurskiego na kogoś innego. To nam oczywiście nie wystarczy.
ale na dziś, ad hoc, w tej sytuacji, która się wytworzyła, byłby to jakiś gest, nie powiem pojednawczy, byłoby to po prostu gest przyzwoitości. I o ten gest przyzwoitości chciałem zaapelować. Jako, że mam honor być członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, chciałem też poinformować, iż apel o odsunięcie od stanowiska pana prezesa Kurskiego wystosowało do władz również to nasze stowarzyszenie. Bardzo dziękuję. Zobaczcie, podczas swojego przemówienia nie nawykłem do tak przemówień przed tak szacownym gronem. Będę się podpierał swoimi notatkami. Uważajcie. Uważajcie na wasze emocje, bo wasze emocje stają się waszymi myślami. Uważajcie na wasze myśli, bo stają się waszymi słowami. Słowa stają się czynami. Czyny stają się nawykami. Uważajcie na wasze nawyki, bo wasze nawyki stają się waszym charakterem. Spotkaliśmy się dzisiaj w miejscu nieprzypadkowym, pod siedzibą telewizji państwowej. Słowa i emocje ludzi publicznych, osób publicznych, dziennikarzy, polityków mają ogromne znaczenie. Bo ich konsekwencje nie kończą się na nich samych. Jaki charakter mają państwowe media? Dziennikarz TVP Info na jednej z opozycyjnych demonstracji uderzył mnie w twarz. Wtedy był jeszcze youtuberem, ale już wtedy jego materiały były pokazywane w telewizji państwowej, w wiadomościach. Dlaczego były tam pokazywane? Dlatego, że pokazywał opozycję w sposób jednostronny, w sposób negatywny. Odhumanizował ludzi. Pokazywał jej ludzi jako obiekty. Obiekt nienawiści, obiekt kpin. W grudniu zeszłego roku ten człowiek został dziennikarzem TVP Info. W styczniu tego roku telewizja państwowa otrzymała od państwa, z waszych pieniędzy, z pieniędzy podatników 1,2 miliarda złotych. To jest więcej niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w całej swojej historii. Jaki charakter ma telewizja państwowa? Jak telewizja państwowa pokazuje ludzi? Jak pokazywała ludzi, których widzieliście już tutaj na scenie? Których zobaczycie tutaj na scenie? W postaci tych plastoludków, które w haniebny sposób były pokazywane na antenie państwowej telewizji. Jak telewizja państwowa pokazywała Pawła Adamowicza? Wszyscy to wiemy. 9 stycznia Paweł Adamowicz napisał w sprawie aktu zgonu, który wystawiła mu Za życia Młodzież Wszechpolska. Pozwolę sobie przeczytać jego słowa z 9 stycznia tego roku. Dziś dowiadujemy się, że gdańska prokuratura umorzyła właśnie prowadzone w tej sprawie śledztwo. Jestem głęboko zdziwiony postępowaniem prokuratury. To, co zrobili Wszechpolacy, to nie była zwyczajna krytyka. Posługiwanie się tak wyrazistym symbolem, jakim jest akt zgonu, przekracza dopuszczalne granice wyrażania swojego niezadowolenia i zawiera olbrzymią dawkę negatywnej treści. Kto go wtedy poparł? Kto się wtedy o niego troszczył?
Nigdy więcej nie wahajcie się stawać w obronie drugiego człowieka. Nie lękajcie się stawać w obronie zasad, wartości, kultury, zasad, które czynią nas ludźmi. Wszystko, absolutnie wszystko zależy od was. Bo jak napisał ktoś mądry, każdy człowiek jest dobry, z tendencją do złego. Każdy z was jest dobry i każdy z was ma w sobie tendencję do złego. Tylko od was zależy, którą stronę wybierzecie. A media będą dopasowywały swój przekaz do waszego charakteru. Nie dajcie im wyboru. Dziękuję bardzo. Prezydent Adamowicz został, można to powiedzieć, zasztyletowany. W międzywojniu zastrzelony został prezydent Rzeczypospolitej. Dla mnie to jest takie odniesienie sytuacji, że tamten człowiek zaatakował prezydenta Narutowicza, też inspirowany nienawiścią. Podobnie jak ten, który pozbawił życia prezydenta Adamowicza. Julian Tuwim ujął to tak. Krzyż mieliście na piersi, a Browning w kieszeni. Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie. Wy w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni. Chodźcie głupcy do okien i patrzcie. I patrzcie. Z Belwederu na zamek, tętnicą Warszawy, alejami, Nowym Światem, krakowskim przedmieściem idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy. Drugi raz pan prezydent jest dzisiaj na mieście. Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i tirem jedzie prezydent martwy, a wielki stokrotnie. Nie odwracając oczu, stać i patrzeć z biry. Tak, za kark was trzeba trzymać przy tym oknie. Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, jak jego pierś kulami niech widzi stolica twarze wasze zbrodniarze i niech was przywita strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica. Dziękuję. Przeciwdziałanie mowie nienawiści to także obowiązek osób publicznych i polityków. I chciałbym zaprosić na scenę przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści Joannę Scheuring-Wielgus. Zanim zacznę mówić, to przede mną przemawiała Stasia Skłodowska. Nie została zapowiedziana, więc chciałam powiedzieć, że to mówiła ona. Szanowni Państwo, ja w zasadzie zostałam poproszona o to, żeby tutaj dzisiaj przemówić. Nie pchałam się na tę scenę. Wiem, że moją największą wadą jest to, że jestem polityczką i posłanką. Wybaczcie mi, ale taka jest moja praca od 3 lat. Jest mi ciężko się cały czas otrząsnąć po tym, co się wydarzyło w niedzielę i ciężko jest mi mówić. I zastanawiałam się, co mam powiedzieć tutaj. Pamiętam, powiem jedną rzecz. Jak weszłam do parlamentu, zostałam posłanką, to w pierwszym tygodniu z pierwszą rzeczą, którą się zetknęłam, był właśnie hejt i mowa nienawiści w internecie. Hejtowano mnie nie za to, że coś powiedziałam, bo przecież nikt mnie nie znał, byłam zupełnie nowa. Nie za to, że byłam gdzieś w jakiejś telewizji, tylko dlatego, że jestem posłanką nie z tej prawej strony. I powiem szczerze, że strasznie mnie to wtedy zszokowało i stwierdziłam, że w takim razie zajmę się tym w parlamencie. Nie jest łatwo. Pierwszą rzeczą, którą udało nam się zrobić jako parlamentarny zespół do spraw mowy nienawiści,
było złożenie dwóch ustaw, które powtórnie jedną złożę w przyszłym tygodniu, jedną już złożyłam kilka miesięcy temu powtórnie. Odszedł od nas, zrezygnował z funkcjonowania w naszym zespole poseł Prawa i Sprawiedliwości. Mi zależało, żeby ten zespół, żeby w tym zespole byli wszyscy, z wszystkich opcji politycznych. Ten pan zrezygnował, ten poseł zrezygnował, mam nadzieję, że do nas wróci. Dzisiaj po tych 3 latach pracy w zespole, robieniu różnych działań z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się mową nienawiści i będąc dzisiaj na posiedzeniu, tym pierwszym w 2019 roku, od kilku posłów usłyszałam, no miałaś rację. Tylko tak sobie myślę, co mi po tej racji, skoro ktoś zamordował prezydenta Adamowicza. Pamiętam, jak jedną z pierwszych debat w Sejmie na temat mowy nienawiści wygłaszałam, stojąc przy mównicy sejmowej i zostałam wyśmiana przez tę część sali, która siedzi w parlamencie. Wszyscy się śmiali i mówili, że przecież nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści i hejt, więc po co się tym zajmować i po co tworzyć prawo, żeby się tym zajmować. Dzisiaj kilka osób miało trochę spuszczonych głów, jak przechodziło obok mnie w Sejmie. W ogóle dzisiaj w Sejmie panowała, nie chcę powiedzieć dziwna, ale inna atmosfera. Posłowie przemieszczali się jak duchy. Smutni. W milczeniu większości. Dzisiaj stoimy tutaj przed telewizją publiczną. Pamiętajmy, że telewizja publiczna ma piękną kartę w swojej historii, ale ma bardzo brutalną teraźniejszość. Ja nie chodzę do telewizji publicznej prawie od 2,5 roku. Z różnych względów. Przez kłamstwa, które są tam bardzo często na mój temat przedstawiane, ale również przez hejt, nienawiść, kłamstwa i propagandę, które są przedstawiane w zasadzie każdego dnia, szczególnie w TVP Info. I nigdy tam nie pójdę, dopóty te osoby, które pełnią najwyższe funkcje, ale również osoby prowadzące, które po prostu przekazują te kłamstwa, nie zostaną odwołane. I na koniec słowa mają bardzo wielką wagę. Z jednej strony mogą doprowadzić do morderstwa, ale z drugiej strony mogą też doprowadzić do czegoś dobrego. Wszyscy wiemy, na pewno jestem o tym przekonana, jak tu stoimy, że zło trzeba pokazywać palcem, że zło trzeba piętnować od razu, aby się nie rozrosło, że zło trzeba wypalać, jakby się miało gorące żelazko, żeby to zło nie rozprzestrzeniało się na obszary naszego życia. Dlatego bardzo was proszę, dbajcie o siebie, reagujcie nie tylko na nienawiść w stosunku do siebie, ale również na nienawiść w stosunku do kogoś, kto stoi obok was. Albo widzicie kogoś na ulicy, któremu dzieje się coś złego. Reagujcie, nie zostawiajcie siebie ani innych. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ja pamiętam, jak byłam studentką pierwszego roku, wróciłam z Londynu i jechałam w Toruniu w tramwaju numer 1 na Rubinkowo o godzinie 15. Rubinkowo to jest takie osiedle. I miałam takie kolorowe okulary kupione w Londynie na Camden Town. I o godzinie 15 było bardzo dużo ludzi w tramwaju i nagle zaczęli w moją stronę odzywać się dwaj młodzi chłopacy, których twarze pamiętam do dzisiaj. Zaczęli wyśmiewać się z moich okularów, że są takie kolorowe, że wyglądam jak wariatka. I ja wtedy się do nich odezwałam i powiedziałam, zaczepiacie mnie, bo jesteście we dwoje. Gdybyście byli osobno, nikt z was by mnie nie zaczepił.
I wtedy zostałam opluta, schopana, wyzwana. I nikt w tym tramwaju o godzinie 15, tramwaj numer 1 nie zareagował. Nikt. I jak wróciłam do domu, miałam wtedy 21 lat, powiedziałam sobie, nigdy, nigdy nie będzie takiej sytuacji, że nie będę reagowała na zło, które jest obok mnie. I bardzo was proszę, abyście również reagowali na zło, które widzicie, które się dzieje obok was. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł za wystąpienie. Kochani, zapowiem teraz Krzysztofa Pieczyńskiego. Chciałbym poprzedzić to słowem odnośnie tego, czym mowa nienawiści jest, a czym nie jest. Wszyscy chcemy demokracji, wszyscy chcemy pluralizmu i w ramach debaty publicznej można wypowiadać zdecydowane opinie, zdecydowane poglądy. Problem polega, zaczyna się wtedy, kiedy te opinie czy poglądy powodują czyjąś krzywdę, w sensie dosłownym. Krzysztof Pieczyński jest osobą wyrazistą, o wyrazistych poglądach. Jednak spotkał się jako osoba publiczna także z przemocą, także w bardzo skrajnej postaci. Dobry wieczór. Proszę państwa, jesteśmy w sytuacji, w której nosimy żałobę w sercu. Chciałbym powiedzieć o tym, że jestem bardzo głębokim przeciwnikiem tego, żeby ktoś w moim imieniu ogłaszał żałobę, którą ja noszę w sercu. Przez przypadek, ponieważ to, co się wydarzyło, poprzestawiało w miarę normalny tryb życia. Pojechałem pod inną telewizję, bo źle zrozumiałem intencje Roberta. I wysiadając z metra pomyślałem, że może powiem państwu, że nie byłem tam kilka lat pod tym gmachem, ponieważ nie miałem po co tam być. To jest jedna z tych rzeczy. My próbujemy zrobić wszystko, żeby wznieść się ponad podziałami. I niezwykłą pracę wykonał Jurek Owsiak, o czym wie każde dziecko w Polsce. Natomiast moje pytanie jest takie, czy aby zagrzebywać podziały, sięgniemy do języka eufemizmu? Czy dalej będziemy kłamać i udawać, że nie wiemy, kto stoi za podziałami, które są między Polakami? Kto wywołał wojnę Polaków z Polakami? Myślę, że trzeba sobie to uświadomić, zacząć mówić o tym, że to jest nasz kraj, w którym my wyznaczymy miejsce, które Kościół może w naszym życiu spełnić. I nie będzie odwrotnie. I te podziały będą się pogłębiały, jeżeli nie doprowadzimy do tego, że mamy prawdziwy rozdział Kościoła od państwa. Prawdziwy. Proszę państwa, miałem powiedzieć o swoim spotkaniu z człowiekiem, który słucha polityków i który, mijając mnie, nazwał mnie, nie będę mógł chyba wszystkiego cytować, co on powiedział, bo jest to zbyt obrzydliwe. Więc zapytałem go, dlaczego mnie tak nazwał. Nawet go zaprosiłem na kawę, żeby mi powiedział, jaki jest powód i skąd bierze się powód jego nienawiści. Ale słyszałem tylko takie rzeczy. Ty pedale, ty ubeku, to wszystko przez takich jak ty. Takich jak ty powinno się likwidować. Były jeszcze gorsze rzeczy, ale już nie będę o tym mówił. Nie było możliwości racjonalnego porozumienia się z tym człowiekiem.
ponieważ zaczął kopać, opluwać i bić. Było to w centrum Warszawy, naprzeciw sądu okręgowego. Te drzwi z sądu wychodzą, a to było tak jak stąd do tego muru. Czyli bramkarze w tym sądzie widzieli, co się dzieje. Nikt nie pomógł. Nikt nie pomógł na ulicy. Chcę Państwu powiedzieć, że nie odezwałem się ani przez sekundę, nie potraktowałem swojego napastnika tak, jak on mnie. Dzieliła nas olbrzymia różnica. Dzieliła nas różnica człowieka, który jest zmanipulowany, i człowieka, który nie jest zmanipulowany, który porozumiewa się, posługuje się swoim rozumem i swoim sumieniem w rozpatrywaniu wszystkich problemów, z którymi codziennie się mierzy. Ta różnica jest olbrzymia. I teraz, przyzwalając na to, że wysyła się listy jako akty zgonu do polityków, że atakuje się ludzi, zaczyna się od pobicia, a kończy się tak, jak się skończyło. Chcę też powiedzieć, że wielokrotnie brałem udział, byłem świadkiem sytuacji, w której złodzieje chcieli okraść kogoś. I za każdym razem reagowałem, gdy to widziałem. Mentalność złodzieja jest taka, że jak się go złapie za rękę, to on uznaje, że człowiek, który go złapał na rękę, jest kapusiem. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby tak nas oceniano, a ocenia się nas nieustannie w ten sposób, jesteśmy kapusiami, jesteśmy ubekami, jesteśmy Niemcami, ponieważ chcemy współpracować z Niemcami. Jesteśmy winni wszystkiemu. I tylko w tej chwili musimy rozpatrzyć jedną rzecz. Czy naprawdę można tą przepaść między nami zakopać? Czy należy tę przepaść powiększyć, żebyśmy żyli w prawdziwej demokracji i przestali używać eufemizmów w momencie, w którym narodowców nazywa się patriotami, a my widzimy ich jako faszystów. Kiedy Kościół przyjmuje ich u siebie, bo ma najlepszą obstawę w tych ludziach, bo są gotowi do wszystkiego, ponieważ mają mentalność kiboli. Jeśli na to pozwolimy, w imię zakopywania różnic między nami, to cała orkiestra i wszystko się zmarnuje. I zmarnuje się ta śmierć. Chcemy żyć w kraju o prawdziwej demokracji, otwartym, w kraju, który może się rozwijać. Tak długo, jak naszą mentalność, jak mentalność Polaków będzie formatował Kościół od dziecka, tak długo nie będzie to kraj rozwojowy i stracimy wszystko, absolutnie wszystko. Z Polski wyjedzie 20 milionów ludzi. To mi mówi serce. A pozostali ludzie przestaną się rozmnażać, bo nie będą mieli sensu życia. Kościół zawsze będzie odbudowywał relacje pan niewolnik, ponieważ nie zna innej. Zawsze był wrogiem postępu i będzie, i nic tego nie zmieni. Może to zmienić tylko nasza świadomość. I powtarzam to wszystkim katolikom, którzy mnie atakują jako człowieka ateistę i niewierzącego. Nawet wyśmiewali mnie teraz na mojej stronie, kiedy prosiłem o modlitwę za prezydenta. Jestem człowiekiem wierzącym i dlatego z taką intensywnością mówię prawdę o Kościele, ponieważ bardzo mnie boli to, że Polacy utracili swoją duchowość. Zero duchowości. Tam, gdzie jest dogmat i posłuszeństwo. I prasowanie mózgu ludziom od dziecka. Więc budujmy
wolny kraj o prawdziwej, niefikcyjnej demokracji, to my mamy powiedzieć Kościołowi, gdzie jest jego miejsce. I proszę, mimo że to tak boli i że potrzeba, no potrzeba odwagi, bo nie wiadomo, co się może stać, nie pozwalajmy, nie bądźmy obojętni wobec złodziei, wobec chamstwa, nazywajmy rzeczy po imieniu i wobec przemocy również. Nazywajmy rzeczy po imieniu, ponieważ chorobą tego narodu jest zamiatanie pod dywan. Od dziecka wszystko jest zamiatane pod dywan. Mentalność Polaka to jest mentalność człowieka, który boli, którego coś boli. Boli potwornie, ale nie pokaże łez, bo się będzie wstydził. Dziękuję. Dehumanizacja. To właśnie robi mowa nienawiści. Dehumanizacja była ważnym elementem kampanii wyborczej. Mowa nienawiści w Polsce także przed wyborami. To nie jest tak, że to, co się stało, ta tragedia, która miała miejsce ostatnio, działa się z próżni. Schemat nienawiści został przetestowany, został sprawdzony. Między innymi podczas ostatniej kampanii wyborczej. Wówczas obiektem tej dehumanizacji byli uchodźcy, byli obcokrajowcy, których w związku z tą kampanią zaczęła w Polsce spotykać przemoc i oczywiście nienawiść. W ten sposób chciałbym zapowiedzieć Natalię Gebert, która działa w organizacji Dom Otwarty i pomaga właśnie obcokrajowcom, których dotyka przemoc w Polsce. Powodów do nienawiści, do mordowania człowieka przez człowieka jest wiele. Dopóki to się dzieje, wszyscy wrażliwi, świadomi ludzie, gdziekolwiek żyją, powinni w takie rocznice gromadzić się i budować kordon sanitarny wokół tej puszki Pandory z nienawiścią, rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. To nie są moje słowa. To są słowa, które wypowiedział prezydent Adamowicz podczas obchodów Nocy Kryształowej niecałe 3 miesiące temu. Prezydent, za którym, tak jak my dzisiaj, tak jak my od kilku dni, płaczą, roztaczają, tęsknią ci, których państwowa telewizja wam nie pokaże. Bo nie zobaczycie TVP Maliki, która mieszka w Polsce od 20 lat, a kilka lat temu z bólem serca przestała nosić chustę ze strachu. Nie zobaczycie w tych mediach pani S, która uciekła do Polski przed przemocą, a w Polsce boi się tak panicznie, że odmawia nawet osobom, które zna i którym ufa, rozmowy na jakiekolwiek tematy związane z jej historią. Nie zobaczycie w tych mediach nastolatki z Tadżykistanu, która mieszka pod Warszawą i codziennie w tej miejscowości dojeżdża do warszawskiego liceum, żeby jak najlepiej nauczyć się naszego języka, naszej historii, naszej kultury, tutaj żyć, tutaj pracować. To nie są bohaterowie dla TVP. To nie są bohaterowie dla nikogo. Tylko w 2017 roku, późniejszych danych prokuratura krajowa jeszcze nie udostępniła, odnotowano prawie 1500 przestępstw motywowanych nienawiścią, skierowanych do obcokrajowców. I wiecie co? Ta liczba już jest przerażająca. A jednocześnie wiemy z badań, że jest to zaledwie 5% wszystkich takich wydarzeń. I kiedy rozmawiam z uchodźczyniami, z migrantkami o tym, że znowu ktoś ją wyrzucił z autobusu, że ktoś ją opluł, że ktoś ją na ulicy sklął,
Widzę, co się powtarza w tych wszystkich opowieściach. Nie to, że ktoś im znowu zrobił krzywdę. Największy ból dla nich to jest to, że nikt na to nie reaguje. Że w kraju, który miał być ich bezpiecznym domem, mają poczucie, że nikt ich nie chce. To nie ja tu powinnam stać. Tu powinna stać któraś z nich i wam to wszystko wykrzyczeć w twarz. Bo to jest też wasza zasługa. Pamiętacie, co mówił Marek Edelman? Jeżeli widzisz zło i na nie nie reagujesz, to jesteś współodpowiedzialny. Więc tak, jesteście współodpowiedzialni za to, co inni mieszkańcy naszego kraju czynią uchodźcom, uchodźczyniom, tym, którzy mieli się tu czuć bezpiecznie, którym mamy obowiązek to bezpieczeństwo zagwarantować. Do tych postaw niechęci, pogardy. Często padało słowo mowa nienawiści. Dla mnie to nie jest nienawiść, dla mnie to jest mowa pogardy. Dehumanizacja w podręcznikowym wręcz znaczeniu. Przyczyniły się również przekazy płynące z mediów publicznych. Przekazy płynące podczas kampanii wyborczych, ale też na co dzień z ust polityków. Jak szczerze bardzo przyznał Korwin-Mikke, on musi robić seanse nienawiści wobec uchodźców, bo inaczej nie wygra wyborów. To teraz się zastanówcie, zróbcie tak głęboki oddech i się zastanówcie, w jakim kraju seanse nienawiści wobec kogokolwiek to jest recepta na sukces. Przeczytam wam zestawienie wypowiedzi polityków z różnych opcji politycznych. Wysłuchajcie proszę i zastanówcie się potem, czy osobę tak odmalowaną, usłyszawszy taki opis, bylibyście w stanie szanować. Idą fale, które nas mają podbić, najechać, skolonizować, zislamizować, wprowadzić szaria, zaimplementować dżihad. Oni przyjechali po zasiłki, bo nie są mentalnie przygotowani do ciężkiej pracy, ale jednocześnie są emigracją zarobkową. Gardzą kobietami, uważają je za podludzi, będą wysadzać w powietrze polskie niemowlęta, obcinać głowy. Niosą nam zagładę, doprowadzą do upadku cywilizacji łacińskiej oraz zagrażają naszemu bytowi etnicznemu, bo to są młode, napalone byczki zwane uchodźcami. Są bydłem i powinni być traktowani jak bydło. Są śmieciem ludzkim. Przyniosą groźne choroby i pasożyty dawno niewidziane w Europie i przywiozą ze sobą ryzyko możliwych epidemii. A jak już przyjadą, to powstaną dzielnice, w których będzie panował szariat, nie będą przestrzegać naszego prawa, będą wywoływać konflikty społeczne i mogą pojawić się również terroryści, bo to oczywiste, że w ślad za taką falą imigrantów pojawią się zamachy. Dlatego na pierwszym miejscu należy stawiać bezpieczeństwo Polaków. Szanowalibyście takich ludzi? Lubilibyście ich? Podalibyście im rękę? No właśnie. Nie reagując na ułamek tego zestawienia, stajemy się współodpowiedzialni za skutki, jakie spadają na tych, którzy sami się bronić nie mogą. Pamiętajcie, następnym razem, kiedy ktoś obok was klnie na muzułmankę w chuście, śmieje się z czarnoskórego chłopaka, wyrzuca obcokrajowca ze środka komunikacji, nie odwracajcie głowy. Bo jeżeli widzicie zło i nie reagujecie, to jesteście współodpowiedzialni. Dziękuję. I na scenę poproszę panią Ewę Borguńską. Pani Ewa jest od lat związana z mediami, a w przeszłości była związana także z mediami publicznymi. Zapraszam panią Ewę. Thank you.
Dobry wieczór. Ja przepraszam przede wszystkim, że jestem trochę zapuchnięta, ale nawet dzisiaj tutaj miałam kilka powodów do zawilgocenia oczu, a więc wszelkie starania spełzłyby na marnym. Chciałam powiedzieć o tym, że podobno był taki pomysł w 1989 roku, żeby telewizja polska na jedną dobę symbolicznie przestała nadawać program, żeby po dobie ciszy kolejny dziennik telewizyjny, czy informacje, czy jak to się tam nazywało wtedy, został przeprowadzony prowizorycznie zagospodarowanego studia, żeby zrobić taką symboliczną cezurę, która oddzieliłaby tamtą poprzednią, kłamliwą, propagandową telewizję od telewizji nowego państwa polskiego. Nie zrobiono tego, nie zaryzykowano, mimo że to nie było wtedy bardzo kosztowne, ponieważ nie było wtedy reklam w telewizji. Obawiano się, czy raczej chciano, przekonywano, że społeczeństwo musi mieć cały czas dostęp do mediów, do informacji, do wiadomości. Gdy przez ostatnich kilkanaście lat razem z moimi szefami i współpracownikami pracowaliśmy usilnie nad tym, żeby doprowadzić do odpolitycznienia mediów publicznych, do odpolitycznienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mój przyjaciel powiedział: Ewa, dajcie spokój. Dajcie spokój, to jest instytucja do cna, przeżarta, ze psuciem. To trzeba po prostu zaorać. I ja wtedy, poniekąd zgadzając się z nim w jakiejś części, ale kłóciłam się z nim za żarcie, mówiąc, że to nieprawda, że prawdziwie publiczne media mają do spełnienia bardzo pozytywną rolę w społeczeństwie, o ile są prowadzone zgodnie z duchem nawet obowiązującej ustawy. No co z tego, że twórcom tej ustawy przyświecały szlachetne cele? Ona powstała w 1992 roku. Ja kawałek jej zaraz przeczytam. Tyle, że oni nie brali pod uwagę takiej podstawowej rzeczy, że Polacy zawsze znajdą luki prawne, wykorzystają je, zmienią sensy. Nie przyszło im do głowy, że nawet ten wydawałoby się racjonalny i pluralistyczny sposób wyłaniania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanie się po prostu przedmiotem arytmetyki politycznej i że przez całą historię telewizji polskiej, publicznej, prezesem telewizji, gigantycznego przedsiębiorstwa, nie zostanie nigdy osoba, która chociażby prowadziła malutką firemkę własną. Mówiono, że jak to jeden z prezesów to taki był. No nie był. Nie był, ponieważ to ja prowadziłam jego firmę, zanim został prezesem. W każdym razie chciałam wam tylko powiedzieć, że telewizja publiczna ze swojej istoty nie musi być tym, czym jest w tej chwili. Że te przepisy ustawy są wypaczane i mogą być nawet teraz usprawiedliwione, bo co to znaczy pluralizm, tak, żeby wszyscy mieli dostęp do swoich
wypowiadania swoich poglądów, no to mogą powiedzieć, że no przecież wszyscy mają, no tak, tylko że partia rządząca ma 80% czasu, a pozostali wszyscy 20%. Więc chciałabym teraz tylko szybko przeczytać ten fragment ustawy. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujący się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji. Rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą. Sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej. Umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej. I to, drodzy Państwo, jest podstawa do naszych działań, które mogą prowadzić szefów telewizji publicznej przed rozstrzygnięcia. Tak, tej upolitycznionej, ale ciągle muszącej wydawać wyroki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do po prostu sądów. Dziękuję. Brawo! Kochani, przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem waszej postawy, żeby kulturalnie... Dobrze, kochani, i prosiłbym, żebyśmy kontynuowali ten ton bez okrzyków. Apelowałbym także, to jest prośba od policji, osoby, które zgromadziły się tam, tutaj troszeczkę nam się rozluźniło pod sceną, zapraszamy serdecznie na plac. I teraz uprzedzam tylko, że powoli zmierzamy do końca zgromadzenia. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, zaczyna padać. Ja zapowiadam Dorotę Glac z Kultury Niepodległej. Dobry wieczór. W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Kultury Niepodległej chciałam głównie zaapelować do nas o więcej kultury osobistej w życiu. Żebyśmy naprawdę więcej uwagi na to zwrócili i z tym zwracaniu uwagi, żeby jednak zacząć od siebie, żeby się siebie przed głosem zapytać, czy ja jestem kulturalnym człowiekiem. Bo naprawdę w kulturalnym społeczeństwie żyje się mile i bezpiecznie. I żebyśmy może przestali się tak nastawiać na konflikt, bo on już jest ogromny, a skupili się na rozwiązaniach. Konflikt jest dobry w teatrze, w sztuce się genialnie sprawdza i po to jest właśnie kultura i sztuka, żeby w tej bezpiecznej przestrzeni przepracowywać różne nieprzyjemne emocje. Dlatego też nie można jej cenzurować, dlatego sztuka powinna być wolna, bo tam jest ta przestrzeń na to, żeby różne emocje wpuścić. Naprawdę bardzo niefajne i je zrozumieć. Też rozmowa służy pod temu, żeby się rozumieć, a nie przekonywać. I właśnie, żeby te emocje rozładowywać przez sztukę bezpiecznej przestrzeni, instytucji kultury, których nie brakuje w tym kraju. A na ulicy już pohamować te emocje i w życiu publicznym. Jednak skupić się na kulturze wypowiedzi. I żebyśmy się nie bali artystów i sztuki, a bali się jednak pogardy i braku szacunku. Bo to jest bardzo niebezpieczne. Dobranoc. 11 listopada 2016 roku nagrałem film o Marszu Niepodległości i
Na tym filmie przewodniczący Pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej krzyczał uderz, uderz liberała, imigranta i do Rymu. Po tym prokuratura wszczęła śledztwo o propagowanie przemocy, nienawiści przez Młodzież Wszechpolską i natychmiast je umorzyła. Nie bylibyśmy w stanie wykazać tego, że Młodzież Wszechpolska nawołuje do przemocy i nienawiści bez kontrmanifestacji, którą zorganizował tam wówczas Paweł Kasprzak. Paweł Kasprzak, obywatel RP. Zapraszam na scenę. To jest oczywiście strasznie smutny dzień, bo kiedy się staje wobec zła w najczystszej postaci, czego byliśmy wszyscy świadkami, kiedy w tak przerażający sposób zamordowano Pawła Adamowicza, to nie sposób, pewnie bardzo trudno jest każdemu z nas to sobie wyjaśnić, jakoś sobie to wytłumaczyć tak, żeby móc z tym dalej żyć. Potrzebujemy wyjaśnień, potrzebujemy zrozumieć, jak to się mogło stać, co do tego doprowadziło. Ja bym chciał o tym parę słów powiedzieć z perspektywy kogoś, kto czuje, że ma nieczyste sumienie w tej sytuacji. Mówi do was ktoś znany jako prowokator z krakowskiego przedmieścia. My tam szliśmy na to krakowskie przedmieście, albo jak Max powiedział, stanąć oko w oko z tym marszem nienawiści, który nazywa się Marszem Niepodległości, po to, by nic tę nienawiść pokazać wam, opinii publicznej, światu, po to, żeby sprawdzić, czy my potrafimy wokół takiego zła przechodzić obojętnie, czy może stać nas na to, żeby mu się sprzeciwić. Żyjemy w strasznie podzielonym kraju. Nienawidzimy się nawzajem. Ta nienawiść jest tak gęsta, że czasem sam mam wrażenie, że można powietrze kroić. Tak jest od niej gęste. Ja sam mam swoją kukiełkę w tych koszmarnych plastusiach nadawanych przez te telewizje. Zdarzało mi się iść ulicami Warszawy z żoną pod rękę i być trącanym przez patriotów, którzy mnie szczerze nienawidzą. Dzisiaj moja żona się boi. Postało się to, co się stało. Chcę powiedzieć o odpowiedzialności, o osobistej odpowiedzialności. Chcę prosić, żebyśmy nie szukali, żebyśmy nie szukali winnych. Mówię pewnie coś nie to, czego byście chcieli usłyszeć. Ale z całego serca, jako ten, który od bardzo już dawna staje, taka nam rola przypadła, oko w oko z tym najbardziej nienawistnym tłumem, jaki można w Polsce zobaczyć, chcę was z głębi serca prosić, żebyśmy nie szukali winy. Tej nienawiści, która dzisiaj dzieli Polaków. Ja wiem, że tu nie ma żadnej symetrii. Ja wiem, bez wątpliwości, że gdyby nie działało w tej stacji Paweł Adamowicz, prawdopodobnie by dzisiaj żył. To wszystko wiem.
ale równocześnie proszę, żebyśmy nie szukali winnych, bo zawsze będziemy ich szukać po tej drugiej stronie. Jak się ma do czynienia z takim czystym złem, jak to, co się wydarzyło ostatnio, to nie sposób go ważyć. Nie ma sensu powiedzieć, że czyjeś jest większe, a czyjeś mniejsze. Nie ma też sensu rozważać, kto zaczął. Ja na tym krakowskim przedmieściu, na którym występowałem jako świadomy prowokator, gardło zdzierałem najbardziej, nie krzycząc do Kaczyńskiego i do ludzi, którzy stali naprzeciwko mnie i życzyli mi śmierci, tylko krzycząc do naszych. Ilekroć oni powiedzieli pisowska hołota na przykład. Sam o sobie wiem, że nie jestem bez winy. Jeśli szukamy przyczyn tej okropnej wojny, która już doprowadziła do rozlewu krwi, to myślmy o sobie. Osobista odpowiedzialność. Każdy z nas odpowiada za to, co robi sam. Osobista odpowiedzialność to jest to jedyne, co ma szansę ludzkie stado zamienić w świadomą ludzką zbiorowość, ludzką wspólnotę. Mówię do was jako ten, który podobno miał odwagę, ja nie jestem odważnym człowiekiem, stać oko w oko z tym najbardziej nienawistnym tłumem, jaki można w Polsce spotkać. Staliśmy tam czasami garstką, ale czasami wiele tysięcy ludzi. Ale jestem jedną z zaledwie kilku osób, które na krakowskim przedmieściu potrafiły pójść rano do tego smoleńskiego kościoła. Jedną z kilku, spośród tych kilku tysięcy, po to, żeby tam dać i przyjąć ten znak pokoju, który jest niezbędnym elementem chrześcijańskiej liturgii, ale który jest wszystkim, co dzisiaj możemy odnaleźć, by uratować humanistyczne wartości ludzkiej wspólnoty. Chcemy czy nie chcemy, dzielimy wspólny kraj z tą drugą połową. Z tą drugą połową, która nas szczerze nienawidzi i która bardzo często życzy nam śmierci. To jest najtrudniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi. To z nimi musimy uzgodnić warunki, na których żyjemy we wspólnym kraju i nie zabijamy się. Nie niszczymy wzajem swojej godności w tej potwornej wojnie, która dzisiaj toczy nasz kraj. Musimy w sobie, nie w nich. To tak nie działa, żeby oni naszych napomnień wysłuchali. Musimy w sobie odnaleźć gotowość do pojednania dokładnie z tymi ludźmi, których wykrzywione twarze wykrzykują najgorsze bluzgi pod naszym adresem. I chciałbym was o tę zdolność prosić. Chciałbym was prosić o zdolność do pojednania z tymi ludźmi. To zawsze jest gest frajera. To zawsze jest gest jednostronny. To zawsze jest taki gest, na który trzeba się zdobyć wtedy, kiedy się nie liczy na żadną wzajemność. To jest jedyny sposób, żeby z tej wojny wyjść. I chciałbym was prosić na koniec tego zgromadzenia. Niech podniesie rękę ten z was, kto jest do tego pojednania bezwarunkowo i jednostronnie gotów. Bardzo was proszę. Ale ze zwolennikami. Tylko ze zwolennikami. Dziękuję. Widać, nie wszyscy z nas. Jeszcze dużo pracy przed nami.
Szanowni Państwo, dziękujemy, że tak licznie zgromadziliśmy się tu na tej spontanicznej, pokojowej demonstracji. Jesteśmy przed gmachem telewizji publicznej, protestując przeciwko propagandzie nienawiści, ale apelując także do polityków, osób publicznych, a także do Was, dziennikarzy, o standardy etyczne. I dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że mogę zapowiedzieć dziennikarkę, panią Beatę Tadle. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Nie przyszłam tutaj w roli męczennicy, więc proszę mnie nie podejrzewać o to, że przyszłam tutaj narzekać albo biadolić na tych, co tam jeszcze zostali, chociaż mieli czas, żeby z taką twarzą, którą można jeszcze sobie w lustrze pokazywać, stamtąd odejść, ale ten czas już minął. Przyszłam tutaj z dziennikarzami, których zmiotła pisowska miotła. Chciałabym ich pozdrowić. Chciałabym, żebyście Państwo też ich pozdrowili. Są tutaj. Proszę nam wierzyć, to nie jest łatwe tutaj być. Wypracowaliśmy w tej instytucji lata. A stać tutaj i patrzeć tam naprawdę nie jest to proste. Nie zgadzam się z moim przedmówcą, żeby nie wskazywać winnych. Wydaje mi się, że winny będzie każdy, kto wyda z siebie słowo, które rani, słowo, które jest przemyślane, nie spontaniczne w emocjach czasem. Nie. Kiedy robi się program telewizyjny, tam wszystko przechodzi przez wydawcę, potem to wszyscy oglądają, ktoś to czyta, zanim pójdzie na antenę. Więc to nie jest tak, że to są spontaniczne słowa, one są przemyślane. Więc jeśli ktoś przemyślał, przeczytał ostatni materiał w poniedziałek, to jest winny. To jest winny tego, że taki przekaz trafia do ludzi, którzy nie mają innego wyjścia, bo mają tylko TVP Info na przykład w swojej małej miejscowości, w swoim mieście. Proszę pamiętać o tych ludziach. Jeżeli miałabym coś konstruktywnego powiedzieć teraz, to apeluję do Państwa, żebyście zawsze tam, żebyście wykonali po prostu taką małą pozytywistyczną pracę u podstaw. Jeżeli spotykacie ludzi, którzy nie mają dostępu do innych mediów, albo nie chcą, albo nie wiedzą, że można mieć taki dostęp, a mają tylko TVP Info, proszę im mówić, że są też inne media, że są też inne źródła informacji, że naprawdę można z tego korzystać i po prostu samemu tworzyć sobie pogląd, bo jeżeli, ja już znam takie przykłady, że ludzie po prostu zaczęli wierzyć w ten przekaz, a on jest nieprawdziwy. On jest nieprawdziwy. Chciałabym też, no właśnie, żeby Państwo po prostu mówili tym ludziom, że warto sięgać po inne źródła informacji. A już tak zupełnie na koniec, bo tak zostałam wyrwana z tego tłumu, i przyznam szczerze, nie przemyślałam swojej wypowiedzi, chociaż właściwie zawsze wiem, co chcę powiedzieć, że jest mi przykro za tych, którzy tam zostali. Byli wtedy i są tam też dzisiaj. I filmują swoją twarzą przekaz zgoła inny od tego, którym jeszcze zajmowali się jakiś czas temu. Ja rozumiem, że może zmieniać poglądy, ale spojrzenia na historię zmieniać nie można. Od tak. W zależności od tego, kto rządzi. Jest mi przykro, jest mi wstyd. Ale mimo wszystko, ponieważ nas nagrywają, chciałabym, żebyśmy im pomachali, proszę Państwa. Pomachali i pozdrowili. Pozdrawiamy Was! Wiem, że nie możemy głośno, ale niech nas zobaczą. To jest naprawdę bardzo pokojowe spotkanie z twarzami, które są przyjazne, z twarzami, które są po prostu ładne, bo są dobre od środka. Dziękuję Państwu, że Państwo tak walczą o to i że prawa słowa, jakie pada z mediów publicznych, jest dla Państwa taka istotna. Bardzo dziękuję. Słowa Szymborska. Nienawiść.
Spójrzcie, jak wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia. Starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama. Nienawiść. Nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Tak te inne uczucia, herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie, czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety, porywa tylko ona, która swoje wie. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi pościerała na ilu placach, stadionach? Nie okłamujmy się. Potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. Świetne kłęby wybuchu w oróżanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom i uważnego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą. Między czerwoną krwią a białym śniegiem. A nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałem bardzo podziękować, że zgromadziliśmy się w tym spontanicznym proteście, że przebiegło ono pokojowo, że uszanowali Państwo naszą prośbę o niewznoszenie haseł, o krzyków. Dziękuję bardzo. Zgromadzenie odbyło się godnie. I zanim rozwiążemy to zgromadzenie, nie ukrywamy, że znajdujemy się w dość specyficznym czasie, ale także miejscu. I chciałem ponowić słowa pana prezydenta Adamowicza i zostawić nas z tym przesłaniem, tak abyśmy mogli rozejść się do swoich domów i przekazać to przesłanie naszym bliskim. Czasem człowiek zmienia poglądy. Moje, kiedyś bardzo konserwatywne, także się zmieniają. Ale niezależnie, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, a może socjalistami, powinniśmy pamiętać o szacunku dla drugiego człowieka i o prawie do wyrażania swoich poglądów i przekonań. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie. Zamykam niniejszym nasze zgromadzenie. Na zakończenie puścimy też jeden z ulubionych utworów pana prezydenta Adamowicza. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za pokojowy protest. Dziękujemy.
Sorry, ja mam mały problem już tego, także już naprawiłem to. Zginął mi jedno co? A pani taka młoda z tym kłamstwo. Chciałem wam wszystkim podziękować, że oglądaliście transmisję. Dziękuję jeszcze raz. Proszę polubić mojego fanpage. Wszystkie informacje, które są przekazywane na Telewizja Obywatelska TV, jest to wszystko bez cenzury. Nie ma nic tu ukrywania. Wszystko jest, proszę państwa, pokazywane na bieżąco. Także to byłoby na tyle. Jeśli jakieś będą ciekawe informacje, będę wam wszystko, drodzy państwo, przekazywał na bieżąco. Dziękuję, że oglądaliście, byliście. Jesteście super ludźmi. To z tej strony mówi Seba dla Press Studio Polaków. Jeśli, drodzy państwo, widać Telewizję Polską SA, to właśnie to jest TVP PiS. Także transmisja jeszcze sobie leci. Także przypominam, Sebastian z tej strony, studio dla studio, studio Polaków. Także znajdujemy się cały czas przed polską telewizją TVP PiS. Także to tutaj właśnie jest wszystko stąd puszczane. Także mówił Sebastian dla studio Polaków. Dziękuję, że oglądaliście, braliście udział i zapraszam 15. Czekaj. Dobra, nieważne.